Cześć, mam na imię Marta i tym razem opowiem Wam o tym, jak niszczenie planety, a przede wszystkim kryzys klimatyczny, jest związany z patriarchatem. Patriarchat. Co dokładnie oznacza to straszne słowo? Oznacza dominację mężczyzn, podejmowanie przez nich wpływowych decyzji i jednocześnie podporządkowanie kobiet, które zazwyczaj wykluczone są z zajmowania najważniejszych pozycji. Taki podział zadań w społeczeństwie według płci pokazują zarówno statystyki, jak i badania społeczne, choć nie ma dla takiego podziału żadnego biologicznego uzasadnienia. No dobra, ale z czego to wynika? Między innymi z tego, że chłopców i dziewczynki wychowuje się w odmienny sposób. Tworzy się dla nich różne bajki, filmy czy zabawki. Dziewczynki dostają lalki, chłopcy statki kosmiczne, by móc zdobywać świat. Dziewczynki w bajkach zostają pięknymi księżniczkami, chłopcy silnymi władcami. Dziewczynki chwali się za to, że są grzeczne, miłe i posłuszne, a chłopców za to, że są aktywni, silni i dzielni. Co ważne, patriarchat nie oznacza, że każdy mężczyzna musi podporządkowywać sobie każdą kobietę, ani że żadna kobieta nie jest w stanie pełnić ważnej funkcji. Jeśli ktoś wam mówi, że patriarchat nie istnieje, bo jego ciocia jest prezeską, to po prostu nie rozumie tego pojęcia. Oczywiście, że istnieją kobiety zajmujące wysokie stanowiska, ale jest ich po prostu skandalicznie mało, biorąc pod uwagę, że stanowią ponad połowę społeczeństwa. Czy więc za decyzje niszczące planetę faktycznie odpowiedzialni są głównie mężczyźni? Powodujące kryzys klimatyczny emisje gazów cieplarnianych pochodzą w największej części z energetyki, więc zacznijmy poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie od energetyki właśnie. Badania mówią, że w zawodach zajmujących się wydobywaniem i spalaniem paliw kopalnych zatrudnione jest znacznie więcej mężczyzn niż w innych dużych gałęziach przemysłu. Co ciekawe, może to mieć związek z tym, że praca w kopalni, szczególnie pod ziemią, jest w naszej kulturze zarezerwowana dla mężczyzn. Być może dlatego, że to ryzykowne i wymagające odwagi zajęcie w niebezpiecznych warunkach idealnie pasuje do obrazu tradycyjnego mężczyzny. Obecnie kobiety stanowią mniej niż 22% wszystkich pracowników sektora paliw kopalnych. To, że mężczyźni są częściej górnikami czy pracownikami elektrowni, jest problemem dla równowagi płci. Problemem z perspektywy kryzysu klimatycznego jest natomiast inna kwestia. To mężczyźni w większości zarządzają w przedsiębiorstwach związanych z paliwami kopalnymi. I to akurat nie jest już sytuacja wyjątkowa dla przemysłu paliw kopalnych. Mężczyźni generalnie częściej są szefami. Kobiet jest tym mniej, im wyższe stanowiska. Dyrektorki firm zajmujących się paliwami kopalnymi w skali świata to tylko 1% wszystkich dyrektorów. W 2018 roku tylko 18 kobiet zasiadało w zarządach 20 najważniejszych firm energetycznych, co stanowi zaledwie 10% wszystkich zarządzających. W połowie spośród tych firm nie ma ani jednej kobiety w zarządzie. Wiadomo jednak, że osoby kierujące przemysłem energetycznym to tylko maleńki procent populacji świata, choć ich decyzje mają wpływ na zdecydowanie więcej ludzi na świecie. Jest jednak wiele innych, codziennych sytuacji, w których odmienne wychowanie i oczekiwania względem mężczyzn i kobiet znów sprawiają, że jedni stają po ciemnej, a drugie po jasnej stronie mocy. Kobiety częściej troszczą się o los planety i to też związane jest z tym, jakie oczekiwania wtłacza im się w rodzinie, w filmach, w szkole. Często mówi im się, że ich przeznaczeniem jest rodzenie dzieci i troska o rodzinę i dom. Ta właśnie projekcja rozszerza się do skali czynienia swoim domem, o który należy dbać, całej planety. Badania mówią, że to właśnie dlatego kobiety częściej wychodzą na zakupy ze swoją torebką czy kupują ekologiczne produkty. I już pomijając fakt, że to kobiety częściej robią zakupy. Ponadto kobiety też częściej decydują się na zrezygnowanie z jedzenia mięsa. Więcej kobiet wspiera nas też w naszych mediach społecznościowych. Mężczyźni natomiast rzadziej angażują się w praktyki kojarzone z ochroną środowiska, bo są one postrzegane jako kobiece. Czy jest bardziej okrutny sposób na obrażenie mężczyzny wychowanego do pełnienia tradycyjnych ról i spełnienia tradycyjnych oczekiwań, niż nazwanie go dziewczyną? Badania mówią, że obawa przed taką zniewagą skutecznie odwodzi mężczyzn od ekologicznych wyborów.
Wróćmy teraz do zasygnalizowanego już tematu niesprawiedliwości, którą widzimy w sytuacji emitowania dwutlenku węgla i odczuwania skutków zmiany klimatu. Pomimo tego, że za największą część emisji gazów cieplarnianych odpowiadają bogate kraje znajdujące się na północy globu, skutki tej lekkomyślnej, trwającej lata strategii najsilniej odczuwają mieszkańcy i mieszkanki krajów znajdujących się na południu. Tam też, podobnie jak w Polsce czy wielu innych krajach na całym świecie, pozycja kobiet w społeczeństwie jest gorsza niż mężczyzn. Informuje nas o tym Global Gender Gap Index. Według najnowszego raportu potrzebujemy jeszcze 99,5 roku do osiągnięcia równości płci. W związku z tym kobiety, tak jak inne nieuprzywilejowane grupy, odczują wiele skutków kryzysu klimatycznego znacznie bardziej. Po pierwsze, ponieważ rzadko przebywają w miejscach publicznych, nie docierają do nich informacje o zbliżającym się niebezpieczeństwie, które też swoją drogą coraz trudniej jest nam przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponieważ miejscem tradycyjnie przypisanym kobietom jest dom, dbanie o najmłodszych i inne osoby tego wymagające, jest im trudniej uciekać w sytuacji zagrożenia. Gdy w sytuacji ewakuacji liczy się każda sekunda, kobiety odpowiedzialne na przykład za dzieci są w gorszej sytuacji. Rzadziej też potrafią pływać i być może dlatego właśnie, to częściej kobiety giną w katastrofach. Tsunami w Sri Lance w Indiach w 2004 roku przeżyło 3 razy mniej kobiet niż mężczyzn. Jeżeli uda im się przetrwać, trudniej im wyjechać ze zniszczonego miejsca i muszą radzić sobie z życiem w sytuacji niedoboru pożywienia i wody. Na przykład w centralnej Afryce, gdzie tradycyjnie to kobiety są odpowiedzialne za dostarczanie wody, zmiana klimatu i wysychanie jeziora Chad, które jest źródłem wody pitnej, oznacza dla nich dłuższe wędrówki w celu jej zdobycia. Są też odpowiedzialne za przygotowanie pożywienia, a w sytuacji, gdy nie ma go wystarczająco dużo, to one rezygnują z jedzenia na rzecz zapewnienia posiłku dzieciom i mężowi. Często wzrasta też w takich sytuacjach zapotrzebowanie na opiekę, na przykład gdy ktoś zostanie poszkodowany w trakcie katastrofy. W związku z tym kobiety muszą zrezygnować z pracy, co zmniejsza ich niezależność i zwiększa podporządkowanie się głowie rodziny. Jeżeli nie mogą zostać w miejscu, które zamieszkiwały przed katastrofą, na przykład ze względu na zbyt duże zniszczenia, trafiają do obozów, w których tymczasowo mogą zamieszkać. Są tam często narażone na przemoc, w tym przemoc seksualną, która nasila się w społeczeństwach, które doświadczyły trudnej sytuacji. Wynika to m.in. z poczucia bezkarności i atmosfery chaosu. Żeby zapewnić bezpieczną przyszłość, musimy zadbać o to, żeby nierówności nie były utrwalane, a różnorodne głosy były słyszane. Co prawda dziś chyba najsilniejszą postacią walki o klimat jest kobieta, Greta Thunberg, ale mimo tego, że tradycyjna rola kobiet obejmuje troskę o planetę, kobiet wciąż jest mało w kluczowych instytucjach zajmujących się kryzysem klimatycznym. W Organizacji Narodów Zjednoczonych i zajmującej się klimatem FCCC udział kobiet w gremiach decyzyjnych wciąż jest mały i w 2019 roku stanowił 33%. Choć zdecydowanie ważną postacią jest jej sekretarzyni, Patricia Espinoza. FCCC to jest ta organizacja, która organizuje konferencję klimatyczną, w tym COP24 w Katowicach w 2018 roku i COP w Madrycie w 2019 roku. IPCC, zajmujący się badaniami kryzysu klimatycznego, też nie może pochwalić się w tej kwestii równowagą. Autorzy i autorki ostatniego raportu o stanie środowiska to zaledwie 20% kobiet. A kiedy IPCC publikowało swój pierwszy raport, w 1990 roku tylko 2% autorów i autorek stanowiły kobiety. Ta nierówność w nauce ma niestety długą tradycję. Przykładem nieuznawania autorytetu kobiet jest długie ignorowanie naukowczyni Eunice Milton Foote, która jako pierwsza wyjaśniła przyczyny globalnego ocieplenia. Już w 1856 roku mówiła o tym, że zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze wpłyną na temperaturę planety. Jej wyniki badań zostały opublikowane, jednak odczytał je mężczyzna i o sprawie milczano, dopóki nie zajął się tym tematem inny mężczyzna, uznawany dziś za pioniera w tym obszarze. No i jeszcze raz, nie chodzi tu o obwinianie każdego, kto jest mężczyzną, za kryzys klimatyczny. Mężczyźni także są ofiarami patriarchatu i krzywdzących oczekiwań względem ich płci, co nazywamy toksyczną męskością. Kobiety także mogą utrwalać podległość i podporządkowanie kobiet. I pamiętajcie, patriarchat i systemowa nierówność płci sprawiają, że kryzys klimatyczny uderza w kobiety i w mężczyzn w nieproporcjonalny sposób. I warto o tym pamiętać, walcząc z kryzysem klimatycznym. Dzięki za obejrzenie filmu, jeżeli Wam się podobało, zostawcie nam polubienie i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, żebyście nie przegapili naszych kolejnych filmów.
Nie, to było słabe. Patriarchat niszczy planetę. Patriarchat niszczy planetę. Patriarchat niszczy planetę. Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Jak to powiedzieć?